Siemanko wszystkim, Maciej Pietrewicz, jest ze mną dzisiaj Krzysiek Piekarz. Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj wykorzystamy okazję, bo oczywiście tak jak widzieliście, nagrywaliśmy wam materiały, jeśli mowa o treningu, by brać w partii, naprawdę myślę ciekawe i oczywiście ciekawe ćwiczenia, jeśli mowa o rozwoju. Natomiast Krzysiek, dzisiaj jest okazja, aby porozmawiać z tobą na temat twojej kariery kulturystycznej. Myślę, że to jest nie tyle, co fajna historia, bo historia wieloletnia, długoletnia, natomiast jesteś naprawdę osobą, która w tym sporcie osiągnęła bardzo dużo. Jesteś osobą, która aktualnie tego sportu odpoczywa, chyba tak to może możemy nazwać. Natomiast zobaczymy, jakie jest twoje zdanie. Natomiast powiedz mi generalnie, nie tyle jak to się zaczęło, co może kiedy uważasz, że miałeś takie swoje złote lata w kulturystyce, jakie to były twoje odczucia i dalej przyjdziemy już za chwilkę, nie? Znaczy tak, ja się śmieję, że ogólnie strzeliło mi dzisiaj, mam 39 lat od, załóżmy, 14 roku życia, no to 25 lat można powiedzieć uprawiania sportów siłowych, ale też różnych innych sportów, jakby nigdy nie byłem zamknięty. Taką stricte kulturystyką zajmowałem się w latach 2014, miałem pierwszy swój sezon cały, 15 do połowy, 17 i 18, łącznie wyszło niecałe, wyobraź sobie, niecałe 3 lata miałem startów. Podczas tego okresu, jasne, tak jak tutaj gada się za kamerami, bo mówiłem Maćkowi, że mam taki charakter, nie to, że lubię o sobie opowiadać, ale tak wyszło z kontekstu, że czymś się zajaram, czymś się zajmę, skondensuję to w pigułce, po prostu przemielę to na maksa i potem już mi się to trochę zaczyna nudzić. I tak na przykład było między innymi, też mu opowiadałem właśnie Maćkowi za kamerami o podróżach na przykład, ale to jakby na inny odcinek, było z kulturystyką, no bo już teraz plus minus oczywiście rozmawiamy. Mój sezon startowy łącznie trwał 3 lata, wydaje mi się, czyli krótko można powiedzieć, 3 sezony takie solidne. I w czasie tych sezonów miałem około 28 startów. Ojejku, to my niby 3 sezony, ale tylko 28 startów. Ktoś z zawodnikiem oczywiście wie, jak dużo to kosztuje, nie? No, te odwodnienia, redukcje wagi, ale już jakby to też można na inny, ale było dość dużo tych startów. I teraz, jeżeli w 3 lata zrobiłem 28 startów, byłem ze 4 razy na okładce gazet, pisałem artykuły, robiłem szkolenia, współpracowałem z tymi, no to nie ukrywam, że jakby temat już się wyczerpał dla mnie, bo już potem nie żyło. Nie miałeś czymś zachwycić, zaskoczyć, nie? Dokładnie, nie było nic więcej. I to tak jak moja waga na zawodach, słuchaj, szacowana była między 92 a 117. Więc ja i w każdej kategorii startowałem i na każdych zawodach i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby uważam, że w tym temacie, w moim mniemaniu, osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć. Oczywiście pewnie jak tak patrzę z perspektywy czasu, bo ja tak analizuję sobie wszystko, uważam, że byłem dobrym zawodnikiem. Łączyłem w sobie inaczej, bo byłem nietypowym zawodnikiem, bo na tamte czasy jeszcze byłem młody, przystojny, miałem włosy, wiesz, tego. Uważam, że naprawdę wyglądałem zajebiście, nie pod kątem kulturystycznym, tylko ogólnie, tak jakbyś pokazał Kowalskiemu na plaży, powiedział, kurde, wow, wiesz. Czyli ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że sylwetka była po prostu duża, ale estetyczna, facet, który się dobrze prezentuje. Tak, tak. Myślę, że całościowo w tamtych latach po prostu prezentowałem tak jakby na scenie kulturystycznej, gdzie byli albo jacyś tam niscy, albo jacyś tacy niezbyt atrakcyjni, jakby to powiedzieć, nie uwierzyłem, ale wiecie, o co chodzi. Ogólnie wtedy miałem taki look całościowy, który się sprzedawał i dlatego to tak wyglądało. Też jak patrzę z perspektywy, oczywiście nikomu nie ujmując, uważam, że konkurencja też momentami nie była na takim top poziomie, jak choćby, nie wiem, Radek Słodkiewicz, czy tam Robert Piotrkowicz, czy tam jeszcze wymieniać, więc strzeliłem się idealnie jakby w dane zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o sylwetkę plus cały ten look. No i na zawodach, jak mówię, no 28 razy startowałem, no 26 razy wygrałem, no to nie mogę powiedzieć, że byłem kiepski wtedy, albo wszyscy dookoła byli kiepscy, ale też uważam, że jakieś tam braki były, a jak oglądam te zdjęcia z czasami z tych zawodów, to ci zawodnicy, którzy byli za mną, no to nie prezentowali może ekstremalnie dobrego poziomu, żeby im nic nie ująć, więc tak to było, tak jak mówię, już mając swój ostatni start, pamiętam, w Sopocie, to już leżałem na tym backstage'u i co to tam było? A, nie było mojej kategorii. Już byłem taki wkurzony, mówię, że nie mam mojej kategorii i musiałem czekać całe zawody, bo tam organizator powiedział mi, to chodzi, że zostaje ten overall. I powiem ci, tak leżałem w tej szatni i taką miałem dygresję, tylko że mówię, to 28 razy, to jest zupełnie coś innego. Mówię, kurwa, mówię, w sumie to jest nudne, w sumie to ja nie wiem. I to było takie, że wszedłem, zbompowałem się, wziąłem ten puchar, uśmiechnąłem się, do wszystkich podziękowałem i stwierdziłem, że już więcej tego nie będę robił. A powiedz mi, kiedy były te starty, kiedy był ten twój taki pik formy, tak naprawdę wyglądałeś tak, jak mówisz, no, osiągałeś najlepsze rezultaty, mocno żyłeś tą kulturystykę, bo ta kulturystyka była czymś takim, gdzie wstawałeś rano i to była po prostu kulturystyka, czy to był po prostu dodatek na zasadzie i tak muszę jeść, i tak muszę coś robić, więc miałeś zajęcie i to było takie hobby, czy jednak naprawdę tutaj żyłeś po prostu tym sportem? To jest bardzo istotne, wiesz, dlaczego to pyta, bo wiele osób po prostu podchodzi do, przynajmniej ja tak widzę w tych czasach, podchodzi po prostu do kulturystyki na zasadzie
klapki na oczy, tylko kulturystyka, wiesz, jedzenie, zero wyjazdu, zero życia prywatnego i po prostu lecimy w sport. A wiele osób też robi to, wydaje mi się, w taki sposób, że są te osoby w stanie połączyć jedno z drugim, czyli i żyjemy, i jest powiedzmy są znajomi, jest kobieta i są też zawody, są starty, nie jest czas po prostu na wszystko. Jak to wygląda u Ciebie? Bo domyślam się, że aby osiągnąć takie rezultaty, trzeba się poświęcić, no bo nie ma opcji, aby się nie poświęcić. Tak. I nie ma osób, które zdobywają złote medale bez takiego poświęcenia. Natomiast jak to wyglądało no, w tym okresie, kiedy naprawdę był taki twój szczyt formy? Wiesz co, to było inaczej troszkę, bo ja podchodzę ogólnie zadaniowo do wszystkiego, więc jak ja sobie na przykład domyśliłem, że będę coś robił, no to w danym okresie czasu się na tym skoncentrowałem i byłem temu poddany, no bo inaczej jakby nie da rady. Ale nie było to zgodne z moim charakterem, więc jakby musiałem cię delikatnie, wiesz, walczyć ze sobą, żeby nie robić innych rzeczy, ale ogólnie ja sobie zawsze jak zakładam, to wiem, że coś nie będzie trwało wiecznie. Czyli na przykład jak byłem młodszy, szedłem do pracy, to ja zawsze się śmieję, że w dniu pierwszym już byłem na wylocie. Ja już byłem myślami, że ja już jestem gdzieś w innej pracy, ale muszę na przykład zrobić to, żeby być gdzieś indziej. Więc tak samo jak wziąłem się za kulturystykę, to też wiedziałem, że nie będę robił tego całe życie, bo nie wypłacą. Więc zdałem sobie jakąś tam ramę czasową, jeszcze 5-10 startów na przykład i potem już dziękuję. Ale to jest takie fajne chyba, nie? Bo tak naprawdę masz takie mocne skupienie na dany cel, wiesz, że już jest końcówka i później możesz z takim oddechem tak odpuścić, że już zrobiłeś swoje i się wycofać. Tylko właśnie pytanie, czy tak było. Powiem ci tak, tak jak mówisz, że już czekasz na tą końcówkę, żeby odpuścić, a potem zostaje taka pustka, delikatnie musisz coś wyciągnąć. Bo nie ma celu, nie? Uważam, że to nie jest dobra cecha, tak z perspektywy czasu, bo już zarówno miał 40 lat, więc chyba mam jakieś doświadczenie życiowe, więc ciągle o tym będę zaznaczał. Więc uważam z perspektywy czasu, że nie było to dobre, bo uważam, że najlepsze efekty i najlepsi ludzie, którzy odnoszą sukces na danej dziedzinie, to nie są tacy, którzy czekają, aż coś się skończy, albo osiągną już założony cel, tylko oni po prostu jakby traktują to jako swój lifestyle. Czy on to będzie robił do końca życia, czyli przykładowo nie, zaczął jakąś pracę, on wie, że tam do emerytury zostanie i on nie widzi w tym nic złego. I uważam, że w takim żyje się prościej, wiesz o co chodzi, a ja mam taki charakter chaotyczny. Ale chyba też się nudno, a ile potrzebujesz chyba takich nowych emocji, nowych bodźców. Ale to też zależy, wiesz, od charakteru, bo jeden... Znaczy mówię o tobie, jakby, o czym jest to po prostu nudne, nie? Tak, jest to, tak, no ja mam taki ciężki charakter, no ja ciężko się ze mną żyje, bo ja mówię, sobie wymyślam coś, a jak już to wymyślam, no to jest w bardzo skondensowanej formie, która też męczy jakby wszystkich ludzi dookoła, bo jestem zamknięty, a potem jest drzwi, na przykład jak ja już powiem, starczy, dziękuję już. Zapominam. No, więc to akurat mój charakter jest dość specyficzny. Ale tak jak mówisz, tak czy inaczej, mimo że walczyłem ze sobą, że zdarzyło mi się często podjeść albo coś tam innego zrobić, no to byłem zdedykowany temu i się przykładałem do tego. Tak jak mogłem, tak się przykładałem. Oczywiście były chwile słabości, ale myślę, że dawałem z siebie dużo. Tym bardziej, że w moim przypadku o tyle uważam, że było to trudniejsze. Oczywiście ja nie mówię, teraz nie będziemy się porównywać, bo dla każdego jest to trudne. Tylko, że zrobienie formy to jest jedna rzecz. Zresztą, że jest proste jak budowa cepa, ale zrobienie wagi to jest zasadnicza różnica. I teraz zrobienie wagi na przykład 10 razy w roku to jest straszne. No to jest taki to jest okropne. 50-krotny kac. Tak, nie wiem, czy miałeś kiedyś takie redukcje wagi. Już nie będę o tym opowiadał, ale to jest najgorsze, co może być. I suma summarum też to było. Akurat nie skończyło się to źle. Ale z perspektywy czasu, tak jak ja na przykład teraz komuś miałbym doradzić, to ogólnie bym doradził, żeby nie startował w zawodach, gdybym mu tak doradził. Natomiast jeżeli chce to zrobić, spoko, raz, dwa czy trzy razy, spróbować. Pamiątka, fajne przeżycie, coś innego, kurde, super, ale żeby tego nie przedłużać, bo jest ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli na przykład ktoś pojechał na zawody w styczniu, wygrał je to już sobie w lutym i tak dalej, i wszystko jest spoko, ale te wszystkie redukcje, odwodnienia, to jest wszystko, uważam, niedobre, niezdrowe dla nikogo i nie polecam tego. Czy ja powiem wprost, widać po mojej twarzy, tak bym powiedział. Nie, serio, też jestem po prostu młodym gościem, który startował w swoim życiu. Ja debiutowałem w 2018 roku, ostatni raz startowałem rok temu, czyli w 2023. I aktualnie mam przerwę, nie ciągnie mnie do startów jak kiedyś. Też już delikatnie takie odpuszczam, ale jednak jak tego nie ma, to brakuje mi czegoś, ale też po prostu widzę po sobie, że ten sport, nie chcę mówić wyniszcza, jest bardzo mocno eksploatujący dla naszego ciała. Po prostu nasz organizm jest bardzo mocno zużywany i te budowanie, redukowanie, ciągle jesteśmy na wysokich obrotach. Wysypiamy się w porządku, ale na treningu się dojeżdżamy, później redukcja, dojeżdżamy się jeszcze mocniej, masa, stany zapalne, czujemy się fatalnie, non stop jesteśmy na wysokich obrotach, to idzie odczuć, tylko dopiero to widać po wielu latach, nie? No tak, no tak jak mówię, że to wszystko zależy od danej jednostki, ale te odwodnienia uważam, że są najgorsze i
rozsądnie mówiąc, dwa razy do roku, jak ktoś to zrobi, to wystarczy. To spoko. Uważam, że no, tak jak ja to robiłem na przykład, no a tak jak mówię, na szczęście skończyło się wszystko pomyślnie, ale uważam, że było to na maksa głupie, na przykład robiąc 12 mocnych odwodnień i redukcji wali w roku. No to to było, to było bez sensu. To było w ogóle bez sensu. Można powiedzieć, że to powiedzmy jednorazowa akcja na miesiąc, biorąc pod uwagę, że 12 razy i w skali roku, natomiast to rozumiem, że było powiedzmy wykonane w jednym tygodniu, 3 tygodnie później miałeś kolejny start i to było odwodnianie. Dokładnie tak. Więc tak naprawdę nie zdążyłeś na to odpocząć, znów się dojeżdżałeś. I ten stres z tą wagą, wiesz, tak. Co chodzi, tu masz tą wagę, tu nie jesz, tu biegasz, tu to, ona nie schodzi, tu już denerwujesz, no to już taki jesteś, wiesz, podirytowany, więc uważam, że to było ciężkie, aczkolwiek, tak jak mówię, że nie będę mówił, że jakiś to wyczyn, nie mówię, że ty czy ktoś inny by tego nie zrobił, bo oczywiście pewnie by się to zrobili, ale nauczyło mnie to takiego dużego dystansu do tak zwanego zmęczenia, wycieńczenia i tak dalej. Granica została przez studenta. Rzadko spotkasz mnie, że mnie na przykład marudził na coś, nie? Bo to po prostu ja wiem, że to wszystko jest okres przejściowy, że to jest większość, że tak powiem, zmęczeń jest dość śmieszna i tak dalej, więc jak ktoś na pewno mówi, że się zmęczył tam w pracy 8 godzin, bo coś tam robił, no zmęczyłeś się bardziej psychicznie niż fizycznie, no bo fizycznie człowieka to trzeba było na jakiś ultramaraton. Tak, tylko myślę, że ludzie sobie nie wyobrażają tego, nie? Jeżeli ty coś przeżyłeś, coś co było bardzo trudne dla ciebie, no to ktoś może jakby w ogóle generalnie odwodnienie, przygotowanie do zawodów i tak dalej jest niewyobrażalnie ciężkie, nie da się tego wyobrazić. Normalny Kowalski, powiedzmy, osoba, która po prostu trenuje, ewentualnie chodzi do pracy, nie ma nic wspólnego z treningiem siłowym, komuś powie, że czujesz się zmęczony, jesteś głodny. To nie jest głód, to nie jest zmęczenie, to jest po prostu, to jest przesuwanie granic naprawdę bardzo, no tak, bardzo mocno, jeśli mowa człowieka. Natomiast będziemy zobaczyć z tematu, a ja jestem gadułą, możemy gadać i gadać, z tego co widzę, to ty również tak samo. Natomiast mieliśmy twój taki prime, ok, a teraz mamy okres, kiedy rezygnujesz ze startów. Jak to się stało, że chciałeś jakoś przestał startować? Co sobie zakodował w głowie? Czy był inny cel? Czy co się stało, że generalnie potrafiłeś odpuścić? Generalnie takie sporty sylwetkowe są bardzo mocno uzależniające. Tak jak ty mówisz, ok, miałeś cel jeden, zrealizowałeś to, idziesz do innej dziedziny, na przykład tam się spełniasz, znów masz takie mocno powiedzieć, tą lukę wypchaną. Natomiast nie brakowało ci tej formy, tej powiedzmy wielkiej łapy, dużej klaty, wiesz, tylko takiego naprawdę. Wiesz co, lubię sobie polować swoje na przykład stare rzeczy, filmiki. Czasami, nie, że ciągle to oglądam, żeby nie było, ale nie, jakby spoko, gdzieś tam się wyświetli i to sobie przeglądam, tylko że ja akurat zawsze miałem duży dystans do siebie, więc jakbyś się mnie spytał, czy ja teraz wyglądam, czy wtedy, ja zawsze powiem, że ja jestem zadowolony z siebie, więc ja zawsze... Że jesteś zadowolony. Zadowolony. Ja zawsze w każdej formie jakby siebie akceptowałem. To tak jak na przykład dla mnie na przykład teraz... A to jest rzadkość, wiesz? Dlatego, no kurde, znowu, żeby nikogo nie obrazić, ale mam wrażenie, że teraz jest właśnie dużo gości na siłowniach, którzy jakby leczą swoje kompleksy poprzez nadużywanie środków anabolicznych i te treningi i jakby tym się dowartościowują i dlatego taki człowiek uważam, że trochę zmierza w dół, bo całą swoją jakby postać buduje na tej otoczce duży, silny, dojebany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio miałem takie przemyślenia, plus jakieś tam przeczytałem rzeczy, na przykład, że kobiety teraz mają troszeczkę, no bo kobieta jakby wiadomo, że będzie celowała w tego samca alfa. No wiadomo, że będzie wytatuowany, agresywny. Parę złotych superfura. No to już nie, już mówię te parę złotych, już nie ważne, ale te feromony, które wydzielają się po prostu od testosteronu, no bo to jest fakt naukowy, zbliżają je do takich mężczyzn. No i teraz co się okazuje, że to nie jest gość macho, twardy i tak dalej, tylko to jest napompowany chłopczyk i teraz zobacz, jak im to ryje głowę, bo nawet z tego gościa i mówię, to jest mój macho, to jest mój ten samiec alfa, a tak się okazuje, że on się liczy każdą ziarenkę ryżu, jest w depresji, taki, seraki, owaki i ciągle stoi przed lustrem. I jej ten mózg się rozwala, bo ona mówi, gdzie są mężczyźni. To jest doświadczenie życiowe, żeby rozpoznać, że to jest taki macho. No tak, ale większość taka jest, ale jakby wracając do meritum, ja zawsze akceptowałem siebie, czy byłem chudszy, czy mniejszy, czy większy, ja zawsze jestem zadowolony. To tak jak aktualnie, jeżeli to, co jest aktualnie, to na przykład moja sylwetka, uważam, że wyglądam spoko, jak mam być szczery, ale to jest tylko efekt uboczny tego wszystkiego, bo ja na przykład trenuję dla zasady. Zbytnio, kurde, rzadko kiedy sprawia mi to przyjemność, ale codziennie rano wstanę, zrobię interwał na airbike, skakankę, full body workout, pompki, przody, brzuszki i tak dalej, każdego jednego dnia. Potem w drugiej połowie dnia albo powtórzę to samo, albo zrobię trening na ciężarach, w cudzysłowie oczywiście, bo mam siłownię taką małą w domu i tam sobie to robię
żeby to po prostu zrobić zadaniowo. I każdego dnia, praktycznie dwa razy dziennie zrobię ten trening, czy on będzie trwał 20, czy godzinę czasu, to i tak każdego dnia zrobię i mówię, że dla mnie to jest samą tą satysfakcją, że ja to po prostu zrobię, a to czy nam lepiej, czy gorzej, to już jest nieistotne, bo ja jest tak swoje odrobiłem. No i teraz znowu, jakbym chciał być lepiej, to musiałbym znowu przykuwać dietę, na co nie mam ochoty i tego nie zrobię. I oczywiście wspomóc się różnymi tam rzeczami, na co też nie mam ochoty. Więc jakby tak jak mówię, meritum jest takie, że żeby akceptować siebie takim, jakim jesteśmy, jeżeli coś Cię bardzo drażni w Ciebie, w Twoim ciele czy w Twoim charakterze, to faktycznie pracować na tym, ale nie można się tylko skupić i wyłącznie na tym budować swoje postaci, na tym, że ktoś jest duży i tak dalej. Oczywiście ja też zbudowałem swoją postać jakby na tym, no bo każdy mi kojarzy z tego. Ale to był też taki efekt uboczny, ale pozytyw, tak? Tak naprawdę robisz to dla siebie, tak. A to, że już poszło to w taką stronę, nie winą, czy oczywiście to, że ludzie Ciebie kojarzą z super sylwetką i tak dalej, z różnymi materiałami, merytoryką, no to już jest inna para kaloci, tak naprawdę to wyszło już po prostu no, bokiem, tak? Więc... Dokładnie, ale wszyscy mnie jakby kojarzą z tego, że jestem duży i tak dalej i tak jak moja kobieta mówi czasami do mnie, w sensie, że ja mówię, że a kiedyś to wyglądałem lepiej i tak dalej, ona mówi, że ciągle dobrze wyglądam, ja mówię, no że to tak, no ciągle dobrze wyglądam, ale jakby jeżeli inna osoba miałaby ten, tą różnicę, wiesz o co chodzi, taką a taką, to mogłaby nie dźwignąć tego. Wiesz o co chodzi, a dla mnie to jest, znaczy inaczej, ciągle ważę 115 kg i mam 51 łapie, więc jakby też nie ma tragedii, ale do tego prime'u to uważam, że dużo brakuje, ale ja po prostu, tak mi jest lepiej. Sylwetka na ten moment jest, mówię, efektem ubocznym pracy, którą tam wykonuję, a bardziej mi zależy na takiej kondycji, która widzę tak jak w życiu na przykład, choćby w jakichś tam sprawach łóżkowych. Podstawa, nie uwierzę, że chłop ważący 140 kg jest w stanie dobrze zrobić, z całym szacunkiem, nie wierzę w to, ale nie dlatego, że ktoś jest kiepski, tylko że po prostu warunki fizyczne go ogranicza, przecież to jest logiczne. Ogranicza Cię tlen i przecież to jest, logiczne. Czyli nie wiem, na przykład w jakiejś tam walce przysłowiowej oczywiście jestem daleki od jakiejkolwiek przemocy, ale no czujesz się po prostu lepiej, jak trenujesz funkcjonalnie, z własnym ciężarem ciała i tak dalej i masz tą kondycję, przecież ja nie mówię, że jestem. Tak, ale to ja powiem na swoim przykładzie, tak, jeżeli masz tylko styczność wyłącznie z siłownią, to generalnie no, jest lipa. Jest lipa pod każdym względem w życiu, no bo tak, do sklepu pójdziesz się zmęczysz, bo tak jest. I ktoś powie, że kulturyści to są inwalidzi. Po części tak naprawdę tak to wygląda, no bo jeżeli jesteś ciężkim kulturystą, to czy ty ważysz powiedzmy 120, czy ty ważysz 140, to jest 120 bądź 140. To czy jesteś wysoki jak Krzysiek czy ja, czy generalnie jesteś sobą niską, to jest ciężkie i to nie jest możliwe, aby udźwignąć tego typu wagę i funkcjonować normalnie. Tak. Przemoc przemocą, oczywiście nie mówimy o tym, nawet sztuki walki i tak dalej. Że miałem teraz spróbować cokolwiek wykonać powiedzmy na tej płaszczyźnie bez przygotowania, powiedzmy, które będzie trwało 2 miesiące, 3 miesiące, jakiegokolwiek rozruchu, jest to nierealne. Sprawy łóżkowe, idzie o to ogarnąć, natomiast to mówię na podstawie swojego doświadczenia, jak się na podstawie swojego. Natomiast te 140 sięgnąłem, z tej wagi 140 kg, idzie to zrobić, ale nie jest to przyjemne jak przy 120. No tak. No. I generalnie chodzi po prostu o to, że jesteśmy w stanie, można powiedzieć, zachłysnąć się za bardzo jednym sportem, czy powiedzmy tą siłownią i tak dalej, ale jeżeli robicie tylko dla siebie, to trzeba też pamiętać, kurde, aby robić też coś innego, rozwijać się na innych płaszczyznach, natomiast być osobą, która będzie wyglądała dobrze, będzie funkcjonowała dobrze, będzie spała dobrze, będzie zdrowo się odżywiała, generalnie to życie będzie takim, jak powiedzieliśmy wcześniej. Ten lifestyle będzie taki po prostu zdrowy, nie tylko na właśnie, bo idzie i niech zbudować i dobrze wyglądać i tak naprawdę żyć zdrowo i mieć zdrowie na fajnym poziomie, nie? Słuchajcie, myślę, że temat bardzo fajny, bo Krzyśka długo nie było bardzo na kanale SLD, więc Krzysiek opowiedział, dlaczego go nie było po części, co się działo, kiedy, dlaczego był kiedyś, dlaczego teraz go nie ma, natomiast mam nadzieję, że będziemy częściej tutaj przyjeżdżać i Krzyśkę będziemy odwiedzać. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie zobaczyć niemowo kolejne materiale. Ja oczywiście za materiał bardzo dziękuję, Krzysiek. Dzięki bardzo. Ja oczywiście jeszcze dzisiaj dodam, że fajnie było się spotkać, fajnie było pogadać. Aktualnie uważam, że jestem youtuberem do poopowiadania, bo mam kilka różnych historii i chęci się oczywiście z nimi podzielę. Oczywiście, że tak powiem, jakieś filmiki treningowo-instruktażowe, no też są spoko, aczkolwiek w moim przypadku już one były. Ja myślę, że treningów było bardzo dużo. Tak. Przepraszam, że tak się wcinam, natomiast treningów jest sporo, dietetycznych porad jest sporo, suplementacyjnych porad jest sporo, natomiast jeżeli ktoś ma jakiś bagaż doświadczeń, ja mam mniejszy bagaż doświadczeń, fajnie będzie, można powiedzieć, dla mnie oczywiście porównać to, coś dopowiedzieć i fajnie, jak osoba doświadczona coś też doda od siebie, ewentualnie tyle doda od siebie, co po prostu będzie tym takim pionierem w tej rozmowie, nie? To w tym chodzi. Tak jest. Oczywiście wszystko to jest jakby moje zdanie, moje historie, każdy się może z tym nie zgodzić, to jest tylko dla waszego fanu rozrywki i tak dalej. Na pewno motyw przewodni to jest, że to wszystko jest szczere i prawdziwe, nie ma żadnego wymyślania i tyle. I tak powinno być. Dziękuję wam bardzo, dajcie znać jeszcze raz w komentarzach, łapka, subskrypcja i widzimy się przy kolejnym materiale. Siemanko, hej!